Dobra, oglądamy Demko, Navi vs Spirit Blast Premier Final, ten ostatni finał, co Spirit wygrało na Navi. Oczywiście z powadonka będziemy oglądali, więc no zobaczymy, co tu Donk robił w finale. Obejrzymy sobie jego dwie mapki. Wszystkich nie będziemy oglądali, bo nie ma sensu, nie? Więc ja jestem sam ciekaw, co tu Donk kombinuje, jak Spirit gra, bo tak naprawdę powów Donka aż tak nie oglądałem. Tam czasami widziałem, tam patrzyło się, ale sam jestem ciekaw, co tu zrobi. No nic nadzwyczajnego nie ma na razie. Tu podeszli pod B, Navi to w ogóle osrane jest. Smoke na longa, no Donk na entry, no Donk na entry, no. Ma wchodzić i kasować, no. To jest wszystko zrozumiałe akurat. Poleciał dobry flash. No dobra, no tu Donk padł niestety. To za dużo to nie zobaczymy. No ale na... Wygrali pistola, wygrali Spirit pistola. Patrzymy, co Donk robi. No wyjście midem z dwoma nade'ami, okej. Okay. Wiedzą też, że uspy grają, nie? No to są poczuci. No Donk jest poczuty. Z makiem szuka kontaktu, może szuka staka, gdzie może być, nie? Jak już widzi, że nie ma tu w donacie nikogo i sprawdzi zaraz Ano, to do niego ekipa wróci, nie? I widzicie, na przykład dla mnie to Donk już w tym momencie, no, ogarnia w miarę, nie? Bo on już, ogólnie byłaby tam rotacja zaraz, nie? Do niego, jeśli on by tam sprawdził te A. Ale jednak Navi, no, skróciło. Dopalił rampę przed skrótem. Jakby co? Jakby ktoś chciał skrócić. I sam podchodzi, zobaczcie. Nie no, ogólnie gość jest tak mocny, nie? Że on sam podchodzi, nie? Po prostu też. Widać, że ekipa za nim idzie. Gościu coś fejkuje tutaj, na cave'ie. Podchodzą po prostu rampę, ekipą, tak? Ekipą podchodzą. Donk idzie pierwszy. No to jest osoba, która ma walić heada, nie? Ja jestem też ciekaw, ja wrócę na chwilkę do tej rundy, co tu się na midzie stało, bo wydaje mi się, że oni tu dużo granatów na mid dali i żeby właśnie sobie podejść, tak jakby dużo zajęło osób tego mida. Czy poleciał smog do cave'a? Poleciał smog do cave'a, okej. Okay. Nie, no za dużo to tu nie się nie dzieje jednak, po prostu Donk podszedł rampę, zobaczcie. Rzucili granaty, tak jakby na mida, no i podchodzi od razu kasacja, PS jest open, nie? I teraz mądra rzecz, zobaczcie Donka, on nie idzie longa, bo jedna osoba poszła, tylko skraca kąt, żeby też osłaniać osobę, która, żeby nie wyszła z cave'a. On skraca kąt właśnie, żeby tu złapać osobę jakby co. A puścił kumpla Zontixa longiem, no też bardzo dobre, nie, to jest. Ale akurat smoke wybuchł, no to też patrzy w niego, czy nikt nie wyjdzie, nie. Czyli podchodzi na shorta. No to normalnie dojazd z dwóch stron, no. Leci po tego fraga, zobaczcie. No teraz nie trafił i tu niezła kiera poszła. Uważam, że tutaj... Zobaczcie, tutaj już... Patrzcie, wszystko nad nim strzelił, no. Czyli no da się, tak? Da się nie trafić. No Donk raz chodzi pod mida, raz chodzi pod B, tak? Zależy... Ogólnie, jeśli wchodzą B, Donk idzie w ogóle na B. Jak na razie, te dwie rundy, nie? Jeśli chłopacy idą na B, no to po prostu to był pistol, no i full, wiadomo, nie? Ale jestem ciekaw, czy to będzie taka zależność, nie? No tu eko teraz mają też, no to jest co innego. No też zajęcie cave'a robią chłopacy. A oni rzucają tego palaka, tego nowego, czy nie? Nie rzucili tego palaka. Okej, okay, ja myślałem, że tego palaka rzucili, ale nie rzuć. Zobaczymy, czy ta zależność będzie się powtarzała u Donka, nie? Dobra, idzie w bombu pod B. Navi skraca main na A. No musi wykonać jakiś ruch. Stracili fraga, tak? Oddali entry i muszą wykonać jakiś ruch, nie? Już cave blisko zajęty przez magiska, no i smoki dorzucone lewo, prawo, no i wejście, nie? Jak na razie w ogóle Spirit nie gra nic nadzwyczajnego, nie? Nic nadzwyczajnego nie gra. No też Navi nie ma ekonomii, kurwa, nie? Oni zagrali tak naprawdę w pierwszym fullu co Emki z małym Kevem. Palaków też za dużo nie mieli, potem nie mieli fleszy, żeby zajmować banan. No bo mieli palaki, tak? Rzucili w pierwszym fullu palaka tu, rzucili chyba palaka, znaczy palaka na dojazd. Nie wiem, czy na rampę rzucili, już nie pamiętam. No i później już nie mieli granatów, kurwa. No gdzie flesze? No nie mieli hajsu, nie? Po pierwszym tak naprawdę eko z pami. Nie odważyli się zagrać Forza, żeby w tej rundzie zagrać full i mieć dobrego fulla ze wszystkimi granatami. No jeżeli Donk trafia, to my też możemy. No jasne, że możemy. Gdzie aktualnie może pójść Hades? Nie wiem, może Liquid, może Fnatic, może jeszcze gdzie indziej. Zobaczymy, no.
Co to za wyjście? On tu chyba zajebał się ostro mułem. Ja jeszcze raz to muszę zobaczyć, bo to bejka zobaczyć. Że jak ja bym takie coś zrobił, to od razu jak na Twitterku by polskim latało, nie? Patrz. No dobra, ogólnie ja muszę jedną rzecz sprawdzić. Kto to rzucał te granaty? No ogólnie no tu dostał tego flesza, patrzcie no. Poleciał flesz od chopera, odwrócił się i tego flesza dostał odbitego, o. No. No to też pech trochę, no. Trochę pech, no ale też Navi ogarnęło właśnie. Też Navi ogarnęło, żeby nie rzucać jakiegoś flesza, wiecie. Rzucili flesza jak palaka, czyli odbił się od ściany i tutaj się wrócił, nie? Pod ścianę. I Dong, Navi nie musiało się od niego odwracać. No a Dong wyszedł, mógł jeszcze tego flesza rzucić, co tu się daje, tego co tu wybucha, nie? No ale Dong nie dał go. Jakby go dał, wtedy miałby o wiele łatwiej. Może też Navi by dostało biało, może by go nie zabili. Ale on tak by tego flesza dostał, nie? Bo on od tamtych się niby chciał się odwrócić. No a dostał na pysk, nie? Ogólnie też, no prosta runda, zobaczcie. Wyjście A, tak? Mieli puścić Donka midem, czyli iść zabij jak najwięcej. I oni idą A, podchodzą, tak? Kontakt. Że nagle granaty lecą na Donat i na CT i pewnie zajmą Templa, tak? Zajmą tego Templa, czy nie zajmą? Czy boją się? No nie zajmują. Jestem ciekaw, czy to Navi odbije, jak nie zajmą tego Templa. Sam jestem ciekaw, czy to odbiją, czy nie, te Navi. Bo nie mają Templa, no jest chujnia, ale smoke dorzucony do Donata jeszcze. Nie, no za dużo smoke'ów mają. Będą chowali już chyba Navi. Dobra, no jak masz smoke'i, to możesz sobie tak zagrać. Myślałem, że już smoke'ów nie będzie, ale okej, okay, dobra. No i to jest runda. Czyli jak na razie, to Dong po prostu wychodzi i zabije jak najwięcej, ekipa na razie gdzie indziej wchodzi, nie? Ale taki styl, to jest spirit, słuchajcie. Oni po prostu tak grają, nie? I teraz znowu, ten sam kol co w poprzedniej rundzie. Dong, robisz to samo, tylko dali mu gaszaka z respa. Widzicie, tu smog wybuch, tu, w tym miejscu. Tutaj smog z respa wybuch, rzucony. Nie, z respa poleciał, zobaczcie, z respa ten smog poleciał. To jest normalny gaszak, tak? I taka sama taktyka, nie? Znowu Donka wypuszczają midem. Teraz to już wiedział, że ten flash może, że musi dłużej być odwróconym. Po flashach wychodzi, zabija osobę i to właśnie starczy. Zabić tą osobę jedną na midzie, to jest już dużo i goście wychodzą A od razu, nie? Taka sama takta, nie? No tutaj to popłynął troszkę. Bit. No jest ciekawie jak na razie. Mówisz, że w Eko dziś odbyła się influencer, który na siatkówkę plażową jest tam dycha na widowni i zaproszono go na wywiad, podczas którego powiedział, że coś się szykuje. Jeszcze Polska nie zginęła, no ale to wiesz, no. Przecież to też może być fake, tak? Nie, Navi, czy tak powinno przez smoki wychodzić? Wydaje mi się, że Navi nie powinno tak przez smoki wychodzić. Strasznie rundę zjebało, nie? Takim czymś. Nie powinni tak dagać rundy. Dobra, oglądamy dalej Donka, no. Znowu idzie midem. Dobra, czeka na błąd przeciwnika. Okej, okay, zrobi tego gaszaka. A i leci flash od razu i piknięcie. Okej. Okay. No zobaczcie jaki też, no... To jest normalny call, tak? Normalny call, że czeka na koniec palaka. Gasi i Zontix od razu czeka z flashem. Wybucha flash, on od razu jak rzuca gaszaka gość. Po prostu, no to ten w tym samym momencie leci flash. On wychyla, sprawdza mida, nie? Dong nikogo nie widział na midzie. Szkoda, że nie poszedł dalej. Bał się jednak. Lurk smoke rzucony na B też. No Navi też nie dojeżdża banana, nie próbuje nawet, nie? Tego robić ze spirit. No to jest też błąd, jak mają dobrego fulla, powinni próbować coś zrobić, nie? Powinni próbować, no ale no... Wiadomo, no spirit też jest ogarnięte, będzie odrzucało granaty na rampę, tak, że nie dadzą im tego zrobić, nie? Poczekają na skończenie smoke'ów. No Navi na razie gra tak, że wyrzuca granaty, zobaczcie, ile granatów stracili, wyrzuca granaty, spirit ich kontruje i potem Navi też nie ma na obronę i spirit podchodzi po prostu na heady, nie? Później. No Navi musi wykonać jakiś ruch, zobaczcie, no musi wykonać jakiś ruch, no ale spirit, no to jest gotowe na to, no. Shiro strzeli i Dong od razu będzie wychylał. O, zobaczcie, Dong jest gotowy. No ale teraz nie trafia, tak? No zdarza się, no kiedyś trzeba nie trafić, nie? No chopper to snajperem nie jest za bardzo, nie? Dobra, podkłada, bo ale chyba i tak wychyli na niego longa. Ta, już wychylają z każdej strony. Po rundzie, po rundzie. No okej. Okay.
Pierwsza runda dla Navi, ale też no Navi musiał jakiś ruch wykonać, musieli skrócić, tak, rampę, no musieli coś zrobić, bo jeśli oni by stali na dupach, Spirit by blisko podeszło, tak, a to cave'em, a to rampą, smoki by rzucili, czy to na shorta tylko, czy to na longa i shorta by spalili i by weszli, podłożyli bombę, było ciężko Navi odbijać, oni nie mieli granatów na odbicie, nie? Odcinek obejrzany OPL, świetny materiał, świetnie opisany. No, słuchajcie, no ja powiedziałem, jak jest z mojej perspektywy, jak PL wygląda, jak później wyglądało, tak? Bo na początku PL fajnie wyglądało, a później wszystko się zjebało. Upadek jednej z jednej z najlepszych lig w Polsce, no. Więc zapraszam na YouTube do obejrzenia tego materiału, bo fajnie, no, oglądam materiał Klepsydry, powiedziałem też coś od siebie, no bo jednak byłem na tej scenie trochę, to też grałem w tych ligach i wiem, jak to wygląda, nie? Dobra, oglądamy dalej Donka. Ale zobaczcie, jak tego Donka się ogląda, to wygląda jakby tak łatwo to mu wszystko wychodziło, nie? Co rundę jest smoke do okna, no to wiadomo, go trzeba rzucać. Smoke tu gaszak, tu smoke tero. Chopper chyba chciał zająć? Nie, Chopper nie chciał zająć KO, po prostu został przez smoke'a, wydaje mi się. Dobra, Donk z fragiem. No zobaczcie też, jakie to jest ogarnięcie, nie? Zobaczcie, co Donk teraz zrobił. Smoke'a na bramę rzuciła ekipa z Navi. I zobaczcie, jak to szybko jest ogarnięte. Shiro, wydaje mi się, że to nawet było tak zrobione, tak frywolnie, nie? Donk zobaczył, że Smoke na bramę doleciał od CT i może być skrót właśnie tego banana. I Shiro rozbił Smoke'a, tak? Donk rozbił mu Smoke'a, żeby Shiro sprawdził tą rampę. No kurwa, zobaczcie, no. No dla mnie, no to jest po prostu ogarnięcie. Mówi, rozbijam ci Smoke'a, patrz rampę, tak? I tyle, no, od razu. To w ogóle bardzo szybko reakcja musi być, bardzo szybka reakcja. To wiecie, to z pozoru, to jak się ogląda, to wygląda to tak łatwo, nie? Ale to tak nie wygląda. Ty byś nawet o tym mógł nie pomyśleć, żeby rozbić swojemu snajperowi nade'em od razu, bo ten smoke wybuchł, zobaczcie. Nawet jeszcze raz możemy sprawdzić, tak? Dolatuje smoke, tak? Wybuch smoke, od razu rozbija, nie? No, no bardzo dobrze to ogarnął, nie? Nawet takie akcje fajnie można od Donka się nauczyć. Żeby no pomagać drużynie, nie? No widać, że gościu też pomaga drużynie, jest teamplayowy. Ale ja w dalszym ciągu uważam, że Zywo i tak jest lepszy od niego, tak? Więc no też inne role pamiętajcie, nie? Ale ja i tak uważam, że po prostu no Donk jeszcze musi też dużo nauczyć, nie? No dobra, no pod B chcieli zaatakować. Znowu smok do okna był? Chuj wie, czy to był smok do okna, zobaczymy, ale raczej był. No tak, no to rundę wstaje tylko smoka do okna, nie? No Navi teraz zobaczcie, ale Navi jeśli ma granaty, nie? Navi jeśli ma granaty, to gra agresję tego banana, nie? Wie, że tam Spirit lubi grać na tym bananie i kurwa, jeśli Spirit nie przejmuje mida, Donk nie wybiega, nic nie robią, to prawdopodobnie będą pod B przejmowali po prostu ten teren powoli i Navi dojeżdża. No dobrze robią, że nie dają grać gierki Spirit, no to uważam, że na nich trzeba tak grać, nie można tak grać gierki. I to dobrze kontrowało Mouse na Spirit. Ogólnie chyba Mouse nigdy nie przegrało na Spirit. Nie, no to te zagrania z granatem po prostu to oni wiedzą, że to mają zrobić czasami po prostu... To tak wychodzi, nie? Już jak masz ogarniętych ludzi, no to takie coś wychodzi. Tak, Mouse 100% win rate. I Mouse ogólnie to jedna z niewielu drużyn, która pokazała kilka razy, jak grać na Spirit. Oni nie bali się ich, Mouse, i oni gnietli ich po stronie CT, dojeżdżali, nie dawali im grać swojej gierki Spirit. Mouse im nie dawało grać gierki właśnie swojej i to w dużej mierze owocuje, nie? I Mouse też ma bardzo aimowych gości i po prostu wychodzili na heady, się nie bali ich. A tutaj Navi, widać, że ma... Teraz gra agresywnie i to też oddaje już teraz bardziej, ale Navi, moim zdaniem, nie ma tak mocno aimowych zawodników jak Mouse, nie? Gdzie tam jest Xertion, jest Brolan, który no też jest teraz bestią, jest Torzi dobry z AWP-y też, tak? Jest Siuchy, który jako ig też nieźle strzela, też sprytem swoim ogarnia, no nie? Są tacy zawodnicy, że szok, nie? Oni grają full agro po stronie CT na Mouse i oni, no, jednak są w szoku wtedy, nie? Ale tu zobaczcie, Navi też tu dwie rundy teraz zagrał agresję i też Spirit się gorzej gra, no ale na Anciecie, żeby grać taką agresję, musisz mieć ekonomię, musisz mieć granaty. Jeśli nie masz, to ty nie zagrasz, tak? Dobra, jeszcze raz muszę zobaczyć. Podchodzenie tego smoka Navi. Zła synchronizacja, zobaczcie, Wonderful jest tu z AWP-ą dopiero, nie? A tu już dwóch walczy, nie? No to widać trochę, czy mogli poczekać, ciężko stwierdzić, no. Dobra, ogólnie zobaczcie na to. Dużo zawodników tego nie robi.
Ja kiedyś tak robiłem, teraz tak już nie robię. Patrzcie na to ogólnie, to jest ciekawa rzecz, tak, Donka? On od razu, jak widzi fraga, od razu robi counter strafe. Jak się rusza, od razu counter, czyli nie puszcza A na przykład albo D, tylko od razu w drugą stronę. Idzie A i od razu D wciska. Counter strafe na kucku tak samo, tu zobaczcie. I on bardzo dobrze to robi i to Elish o tym mówił właśnie w wywiadzie dla HLTV, jak miał, o Donku, że on robi perfekcyjne właśnie te counter strafy. Czyli jak już zaczyna strzelać, to Elish sam powiedział, że on nie robi często tak po prostu, no bo nie ma po prostu tak. Stara się to robić, ale on, to wiecie, no nie ma takiej pamięci mięśniowej, żeby to pamiętać cały czas, nie? Patrzcie, on idzie i od razu kontra, widzicie? On od razu skontrował, szedł do lewej i od razu A wciska, nie? A to jest bardzo ciężko cały czas to robić, nie? Bardzo ciężko jest cały czas tak robić, żeby te przyciski wciskać, nie? Że wychodzisz, nie puszczasz A, tylko od razu D naciskasz, nie? Żeby recoil się zresetował. To nie jest takie łatwe, nie? Każdy teraz powie, eksperci z YouTube'a albo nasi profesjonalni gracze, eksperci, że no nie, no ja tak robię. Czasami tak zrobisz, wiadomo, ale on cały czas tak robi, tak naprawdę. Cały czas robi ten counter strafe, nie? I że musisz szybko recoil, że startuje, od razu może strzelać, nie? No dobra, on też Dong dobrze zagrał, zobaczcie. Dong teraz, i to też jest zagranie, wiecie. Patrzcie, co Dong teraz zrobił. Zabija dwóch. Na deadcamie Bit widzi, jak gościu biegnie na A. I fejkuje, że biegnie na A, nie? Mówi, i to, wiecie, to jest raczej call Donka, tak? Znaczy, to może być call, przepraszam, to raczej call Choppera jest, nie Donka. To bo jeśli Chopper żyje, to raczej to call będzie Choppera. Chopper powiedział, biegnij na A, sfejkuj i wróć, tak? Żeby on to słyszał. No i gościu to słyszał, no zwykły taki fake, tak? Zobaczcie, Chopper sobie podchodzi. Dog jeszcze go słyszał, czyli podczas wciskania A, to zamiast puścić A, to wcisnąć D, tak. Wciskasz D i wtedy ci się od razu instantowo recoil resetuje, nie? Nie masz tego wślizgu, tylko od razu się zatrzymujesz, nie? I to jest bardzo ciężkie do zrobienia, bo ty musisz pamiętać, naprawdę. O tym musisz pamiętać, a jak grasz, to no jednak nie będziesz o tym cały czas pamiętał. Nawet jak będziesz sobie wbijał w łeb, że tak musisz robić, no jest to, taka mechanika jest i to jest bardzo ciężkie do zrobienia właśnie. Elish się w wywiadzie na HLTV o tym wypowiadał i powiedział, że no to jest bardzo ciężkie do zrobienia. Jeśli on już jest starszym graczem, nie? Z początku w CSGO, no to nie jest takie łatwe już żeby to zapamiętać. No masz swoje przyzwyczajenia, nie? Możesz to pozmieniać, a Donk jest młodym zawodnikiem. On od początku się uczył tego, no to mu to jest o wiele łatwiej, nie? Przejść na taki styl. No i dobra, no teraz Donk na mida spalił, mida. No miał respawn, to spalił, to wiadomo, no. Ale też pod A chłopacy będą chyba szli, nie? Dobra, pod A jest rzucony palak był. Dwa flesze, jakby co, na fejka jakiegoś. Magik został sam pod B i tu będzie fejkował odbicie chyba. Będzie fejkował odbicie i zobaczcie, Donka od razu puszczają pierwszego, nie? I to, co w Spirit jest spoko, że Donk zawsze wchodzi pierwszy prawie. Jeśli oni gdzieś wchodzą, to Donk idzie tą osobą, która musi wybiegać. Nawet jak była na miedzie i paliła, no to Donk tak idzie pierwszy tu, nie? Że jakby co, jakby chcieli wchodzić, nie? Dobra, no jest fejkowanie jakieś od Magiksa. Pod B, to w drugie tempo będą chcieli zająć, tak? Ale Wonderful tu samu postoi, no wątpię, żeby. Ale Chopper, czy się spodziewa takiego czegoś? Też Nabi kontruje, dorzuciło Smoke'a. Smoke do okna, okej. Przez Choppera. No jestem ciekaw, co tu zrobi Donk. Czy będzie wchodził na Ima, czy nie? Chociaż no zobaczcie, tu Wonderful z AWP-ów. Te strzały są i tak ciężkie. Tylko ja wam powiem tak, ogólnie ta gra i też jak tak Wonderful trafił, nie? Podobno na lanie to w ogóle w tą grę w chuj się inaczej gra. Na lanie tu jest coś spierdolonego z netcodem i to wiele ludzi mówi. Ja z Siuchem rozmawiałem na ten temat przez chwilę nawet i on mówi, że na lanie w ogóle w tą grę inaczej się gra. On mówił, że na necie to on się nie gra tyle face'ów, bo powiedział, że ciężko się gra w tą grę w ogóle, tak? Że na przykład pugów to nie ma co grać za bardzo czy czegoś, bo są te opóźnienia, mówił, jak się gra przez neta. Różnica pingu, powiedział, że różnica pingu 40-50, ja też tak uważałem wcześniej. To nie jest jak CS Go, że miałeś różnicę pingu 40-50, to tak nie odczuwałeś aż tego. Tutaj to jest tak odczuwalne, że
postać ci szybciej wybiega, wolniej wybiega, pojebane rzeczy są w tej grze przez neta, nie? I to jest różnica taka, że chuj. Ta gra na lanie działa podobno 10 razy lepiej niż ten w internecie, nie? No zobaczcie, nie? On też się spodziewa. Spodziewa się wszędzie, gdzie może stać, nie? Zontik patrzy w BS, on osłania BS, też się patrzy, ale... Donk go zobaczył, a Donk ma 4 na 3 czy ma 16 na 9? Ogólnie. 4 na 3 ma, tak? To on na 4... Nie, dobra, odwrócił się teraz. Odwrócił się teraz i się spodziewał Ima, że tam może stać. No spodziewał się. Też tu jest ogarnięte to, tak? Że Zontik wchodzi, patrzy, że tu nikogo nie ma. A Donk no też oczywiście patrzy w tą stronę, ale no też spogląda w tą, nie? Patrzyłem, czy że spojrzy w tą stronę, nie? No Rob gra 16 na 9, ale też jest... Nie wiem, czy Elish nie gra na Full HD też, nie? Bo wydaje mi się, że Elish też grał na Full HD. 16 na 10 Elish, tak? No dobra, okej. Okay. No ale też na wyższej rozdziałce gra, tak? Ale on grał też na Full HD kiedyś, nie? No, no chyba Smog do Donata nietrafiony i to może popsuć, w chuj. No i zobaczcie. I Smog do Donata nietrafiony i dzięki temu... No... No i przez to Donk padł, no bo chciał dorzucić smoka, wiadomo, no. Runda by była bez problemu, ale i tak jest ugrana. Jestem w szoku, co Navi zrobiło. Jestem w szoku, co te Navi zrobiło. No ale Donk przez tego smoka padł. Ja tu do Pokebola go złapię. Dobra, co zrobił Bit w ogóle? No nie wiem, nie wiem, w sumie, no nie wychylił, tylko strzelił w... skrzynkę jakoś. No ciekawy jest. A Flesza rzucał nie smoka, tak? No zaraz zobaczy. Może nie będę rzucał, wiesz, ja niektóre rzeczy mogę nie zauważyć. No rzucał Flesza. No to mój błąd, no. No ale musiał jakiś granat rzucić. Musiał granat dorzucić, to nie ważne czy smoka, czy Flesza. No ale spanikował. Nie miał szans ktokolwiek go widzieć. Nie mógł spanikować. Nie widział go Zontix. Oni go nie widzieli, on też nie widział. Nie wiem, no dla mnie to Bituch po prostu chujowo zagrał. Zagrał tragicznie i tyle, nie ma tu nawet wymówki, no. No jasne, gdyby Bit normalnie wychylił, spikował, tak, typa, mógłby dwóch zabić nawet, nie? No i znowu kontakt pod B, też jest. Ale ile, 5-4 razy? 4 razy w meczu? 4 razy kontakty wchodzili ogólnie. Nie, no jasne, no Magis może zagrać entry też, a czemu ma nie zagrać, ale też podchodzi razem od razu z Donkiem, tak? Magis po prostu był pierwszy, żeby nie blokować, a nie będzie się cofał, no to jest chyba normalne, nie? Jeśli jest miejsce do tego, tak, no zobaczcie, no nie będzie, Magis idzie pierwszy, tak? No to nie będzie tu się cofał, blokował połowę teamu, nie? Jeśli on tutaj granaty rzuca i on tu gra pierwsze skrzypce, no nie będzie blokował i powiedzieć ej, idź pierwszy, bo ty lepiej zabijasz. No nie może być takiego czegoś w drużynie, no. Po prostu on idzie pierwszy i akurat teraz wchodzi, no. I pamiętajcie, że jest takie coś jak entry i second entry, tak? Macie takie dwie role, macie entry i second entry, tak? No tak to wygląda, no. Dobra, ogólnie Donk miał najlepszego respa, miał na Cave'a. No chciał zająć, ale tutaj kurwa został zbombardowany. Nejdem jeszcze. No nawet już nie wchodził, bo nie ma co. No ale tu znowu ekipa pod B jest, nie? Znowu ekipa pod B. Zobaczcie ile smoków. Tu jeden gaszak, tu drugi gaszak, nie? Czy ten smoke w oknie był, tak? Bo się rzuca insta co rundę. Zobaczymy, czy Donk po fleszu zajmie, czy nie po fleszu. Jestem ciekaw, czy mu rzucą flesza. A zespotuje? Jestem ciekaw, czy zespotuje gościa. Nie, no jednak cofa. A nie, no razem z ekipą. Ma mało HP, to też nie chce być pierwszy. Teraz w tej sytuacji. No ale to jest od razu dobra osłona, nie? Donk też od razu patrzy w tą samą ekipę. Mida, Zontik, zajął też, wyszedł, powiedział, że nikogo nie ma. Ale ogólnie fajnie się ogląda to, bo ten Spirit ma taki spokój, nie? Zobaczcie, że oni reagują, jak są na tym bananie nawet.
To bardzo dużo drużyn na tym bananie panikuje, tak? Wyrzuca granaty, nawet jak nic się nie dzieje. Dopala rampę 2-3 razy, jak nic się nie dzieje, nawet smoka w bramie nie ma. A tu jak smoka w bramie nie ma, no to nie dopalają, stoją wcelowani. Każdy gra na spokojnie, zgasi granaty i czekają, aż granaty CT się skończą. Czekają na pik od ich strony, aż CT błąd popełni czy coś. Bardzo dobrze, no to Spirit ma ogarnięte. Terkus, o której, no po tym ja obejrzę dwie mapy, tą mapę obejrzymy i następną i potem idę oglądać tamto, nie? Siema Patryk. No i one tap od Shiro kończy. No 10-2, no Dong ma 10 fragów, no ale no też ważne te fragi niektóre były, nie? Te pierwsze. Najlepiej reakcyjnie grająca drużyna. Ty, no powiem ci tak, no te wszystkie drużyny z Tier 1 dobrze grają reakcyjnie zazwyczaj, no. Nie ma takiego czegoś, że one słabo grają. No każdy już tam ogarnia grę, nie? Też ogólnie dlatego czekają na błędy, tak? Czyli jak ktoś chce zrobić reakcję, albo za szybką, tak? Albo troszkę za wolno, dlatego te drużyny, które wyczekują, no robią błędy. No czekają na błąd przeciwnika, nie? Nie mając info. Ogólnie to też działa tak, że na tym poziomie Tier 1 czasami jest tak, że oni też czekają na to, czy na to po prostu, czy dany przeciwnik ma jakąś przejętą pozycję, czy nie. No jeśli nie ma w tej przejętej pozycji, to na przykład dlatego wtedy skracają. CT sobie skraca, albo maina i patrzy, czy tu coś jest. Wtedy B wie, czy skracać, czy nie. No oni się dogadują na mapie, tak? My skracamy na przykład, tak? I ta szybciej, no, robią czasami drużyny na Ancjencie tak Tier 1 i bardzo często tak jest, że na przykład A przesuwa tu. Tak, bardziej kryje od CT, tylko dlatego, że B zaczyna, pomówi, że zaczyna podkracać. I żeby ten gość był na szybszej rotacji, jeden, tak? Najwyżej. I gość jest Donacie, który też z mida może szybko na heaven dojść, nie? Że jak oni skracają, to ten z mida jeszcze jakby co, będzie próbował tu gościa jakiegoś lurka zabić. Jeśli oni skracają, ten z mida też może czasami wychylać, nie? No, tak wygląda po prostu. Oni się dogadują na mapach, tak? Jeśli typy skracają A w dwójkę, no to typ z mida zazwyczaj agresji nie gra, tylko gra od Donata, tak? Od Donata sobie gra, żeby szybciej jakby oni się wyjebali, żeby trzecia osoba jeszcze tu była, nie? Oni wszyscy się dogadują, nie? To wszystko jest, wiecie, takie, można powiedzieć, no szachy, tak? Bo tu już nie ma igla, że on igluje, tak? Tylko po prostu dogadują się między sobą, no. My podkracamy, wcześniej po prostu mówią, będziemy sprawdzali na przykład B, no to osoba z A czasami może pójść do respa, tak? Sobie, żeby było na szybszej rotacji, no. No to wszystko tego zależy, co się dzieje na mapie, nie? Do którego miejsca HLTV według ciebie to Tier 1? Wiecie co? No wydaje mi się takie do. Kiedyś myślałem, że do top 10, tak? To Tier 1 jest, ale wydaje mi się takie top 15 to jest Tier 1, no. Tak mi się wydaje, że to jest top 15 to Tier 1 może być, no bo no tam każdy może chyba z każdym wygrać, nie? No Enz było w Tier 1, było przez chwilę, no. No Falcons jest Tier 1, no jasne, że jest Tier 1. Bo wiecie, no nie można. To co, damy Tier 1 top 5? No nie możemy tak dać, no. Dobra, zobaczmy stronę CT, co tutaj Dong kombinuje. No duale, 2 razy duale, no dwa zestawy są w ogóle grane. Dwa duale, jest Smokey Death, Fleszyk. No Navi tu wyczekuje ku stronie, no ma zajętego Cave'a, okej. Mid też. A tu Navi w ogóle zaczęło wracać, nie? Chyba trochę. Trochę zaczęło wracać. Czy będzie sprawdzenie tego mida? No nie będzie, no Dong nie będzie sprawdzał nic. No stoi cały czas anti-flash niby. Nie no, wejście B będzie. Będzie palak na Cave'a? Będzie czy nie? Na wejście? Czy na ninja? Nie no, Chopper ogarnia, zobaczcie. Poleciał, czekał ze smokiem. Poleciał palak na filar. No te wyjście. Ja ogólnie w tym momencie, jak już poleciały te granaty, ciężko stwierdzić, no nie no, można wchodzić w sumie, tak? Czy abort, bo można zrobić abort po prostu, jak poleciał ten smoke. Ten palak dużo zmienił też, nie? Na filar. Nie no, można było wchodzić, bo tego smoka trochę i tak późno dał, no. Że od razu jak wchodzili. Fajne heady. A zaraz zobaczymy te hery. Defa wziął? Ma defa, dobra. Mogło się nie spodziewać defa. Nie no, dobrze zagrał Aleksi. Bardzo dobrze zagrał Aleksi. Ale te wejście, jak odsmokował ogólnie, to było strasznie ryzykownie, nie? Strasznie ryzykowne te wejście było. Ale jestem też ciekaw, jak te hedy poleciały z BS-a. Od Magixa. No takie dupy jak chuj biegał w AD i strzelał. No tu też dobrze wychylili dwójkowo, no po prostu też Aleksi strzelił heada, nie?
No po prostu z Diglem grają Forza. No każdy po prostu jeden na jeden gra, chce jakiegoś fraga wyciągnąć, nie? Teraz podchodzi razem z kumplem też. Nawet nie wiem kto to jest, Shiro. Dobra, Dong wziął MP9. Nie no, teraz może być ciekawie. Chociaż tu nie widzi go. No z tej MP9 to ciężko jest czasami, nie? Teraz mamy full. Znaczy ja ci powiem tak, ogólnie nawet za moich czasów, kiedy właśnie kiedyś chłopacy, jak to napisałeś, że grindowali sobie w CS-ie, bo nie było co robić, tak? Kurwa stary, kiedyś to całymi dniami na dwór się wychodziło, jak miałeś 14 lat, nawet pracowałeś czasami. Ja pracowałem, pomagałem w sklepie, tam nawet kiedyś bez umów się pracowało za 200 zł, czy tam za, na 200 zł, przesadziłem, za 100 zł miesięcznie pomagałeś komuś w sklepie. To też zajmowało 4-5 godzin dziennie, tak? Po szkole siedziałeś na świetlicy po szkole, bo rodzice nie mogli cię odebrać, bo czasu nie mieli. Cały czas na boisko. Do szkole czasami do 19 się siedziało. No wiesz, no to nie jest tak, wiesz, że było co robić, nie? Miałeś w chuj roboty, no. To nie jest tak, że ja uważam, że teraz o wiele mniej roboty jest przecież. No co dzieciaki mają teraz do roboty? No, no nic. No czasami na pole też się poszło, tak? Na pole, nie na dwór, żeby każdy rozumiał. Na pole, farmę ziemniaki pozbierać, też były takie czasy i też haj się zarabiało jakiś, nie? No było trochę robot, naprawdę, jeśli ktoś potrafił sobie zorganizować czas, to było roboty. A teraz to wszystko rodzice dają zazwyczaj, no. Zazwyczaj, nie mówię zawsze, ale zazwyczaj teraz są takie czasy, no. Na zbiory, właśnie, na truskawki też, no różnie się chodziło, nie? TikToki? 100 tysięcy zajęć dodatkowych. Mają hajs na szlajanie się. Więcej gier niż kiedyś, typu Fortnite i Valorant. No ale wymieniłeś takie rzeczy, że to nie jest zajęcie. To jest zajęcie? No ale Wakowski dobrze napisał. Równie dobrze można powiedzieć, że kiedyś było mniej możliwości, bo były tylko kafejki internetowe, dzieciaki nie miały komputerów. No ale kupili inne rzeczy, tak? No ale to TikToki, stary, co to jest? No 100 tysięcy zajęć dodatkowych. Ma hajs na szlajanie się, ale słuchaj, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że dzieciaki, no w Polsce nie mogą być lepsi, że oni grindują, tak? Przecież to nie ma nic wspólnego, że mamy gorszych zawodników, bo w Rosji nie ma co robić, i dlatego grindują, a w Polsce jest co robić i dlatego nie mamy zawodników, nie? No zamiast Fortnite i Valo był też Quake i Unreal, no tak, też się tu zgodzę, no. Były inne gry i były bardzo dobre, nie? Nie, no ale no, wiecie, no temat taki, który też przegadać, bo niektóre to też dziwnie gadają, nie? Dobra, oglądamy dalej. Po prostu pokolenie Freeza jest, tak? Mówisz. Pokolenie Freeza i chłopacy mają zajęcie. Po prostu trzeba powiedzieć prosto. Polskie dzieciaki teraz, większość, nie wszystkie, to są leniwe i tyle, no. Że nie chce im się nic robić. Żeby chcieli mieć wszystko na gotowe. Tak, no nie wygląda z CS-em, no. Musisz się w chuj namęczyć, żeby wejść na wyższy poziom. I tyle, no. Dobra, oglądamy jeszcze raz, co tu zrobili. Dobra, no im chciał wyjść midem, okej, okay, no im chciał wyjść midem. No ale Dong schował się do basenu, Dong też ogarnął, zobaczcie. Dong chyba wyszedł midem, jeszcze raz obejrzymy tą rundę. Dostał jakieś flesze. Od razu do basenu. Tak. Od razu poszedł do basenu. Może z analizy było tak, że oni nie palili tego basenu. Im też widział, że nic nie ma, bo z prawej strony miał dziurę. No i chciał wyjść na duel. No przegrał duel z Donkiem, no to kurwa nic nowego, tak? Od razu Donki też pomoc była na midzie, żeby z Heavena ich nie wyszedł. No ale tutaj to niezłe heady strzelił, no tu no nie można powiedzieć. Nie rozumiem w ogóle ta osoba, zobaczcie co ona na midzie zrobiła, ty. Patrzcie tą osobę na midzie. Co robi Bit? Zobaczcie co robi Bit. Nie rozumiem tej sytuacji. Co robi Bit z bombą? Jerry sam na Heavenie, zaraz pójść do chłopaków do tego maina. Co robi Bit? Jeszcze palaka nie trafił, tak naprawdę. No ale ten palak i tak by dużo nie zmienił, bo i tak by wybiegł. No ale Dong ogarnął, tak? Dong ogarnął, że on wybiegł po prostu, nie? No to też odważne zagranie, ryzykowne, no ale popłaciło, no. No heady dał niemiłosierne Dong teraz, nie? No typy nawet nie strzeliły. Aż jestem w szoku, jak tu strzelił. Nie no, oni bomby nie mają, to gdzie do wygrania? Ale zapomniałem, że bombę wyrzucił na midzie. Znaczy, bit stracił. I też zobaczcie, Dong kryje mida, nie? Dong kryje mida, bo no tam jest osoba mocna, aimowo potrzebna i która ogarnia, nie? Która lubi grać agresję na Heaven. I zobaczcie, Dong ogólnie, typy zgasiły mida, tak? Tego palaka, Tero. I Dong od razu idzie patrzeć, nie? W tego mida, na Heada.
Od razu próbuję na heada, żeby nie przepuścić, żeby nie stracić wizji, nie? Żeby typ właśnie gdzieś nie wyszedł za tego smoka. A tu go spalili ostro. No tu Dong musiał tak zagrać, nie? Musiał tak zagrać, bo kończył się smok na midzie. Dostał palaka, no jakby uciekł tu. No to typ z mida mógłby go zabić, nie? Mógłby, nawet jak typ go odsłaniał czy coś, to mógłby go zabić. No musiał tu wyprzedzić, nie? Oczywiście szkoda jednej rzeczy, jeszcze na radar, że nikogo w cave'ie nie było, nie? Bo jeśli byłby ty w cave'ie, no to Dong by tu wyszedł, jeszcze jedna osoba by tu mogła wejść pomóc, nie? Tu Dong zagrał po prostu taką solową akcję, chciał zagrać, nie? Po flashu. On chciał zagrać tak, on chciał zagrać, żeby pewnie ktoś mu dał flasha, nie? Albo Zontix ma flasha, czy nie? Nikt nie ma flasha, no to też by nie zagrał, to ogólnie chciał po prostu na heady zagrać, tu się schować i tyle, no. Nie, no miał flasha, poczekajcie, tu się coś zbugowało chyba. Nie no, miał magic flasha, okej, bo się zbugowało, bo na początku nie było. On chciał zagrać tak, że tu podejść i po prostu magic albo chopper dałby mu flasha na banan i on by wychylił, nie? Tak chciał zagrać. No ale Navi go skontrowało, spalili mu, nie? Czy sądzę, że możemy mieć stabilnych graczy tier 1? Nie, nie możemy. Uważam, że Dong ma talent, nie? Ja w ogóle uważam, że jest takie coś jak talent. Jak wiecie, dużo trenerów mentalnych, psychologów mówią, że nie ma takiego czegoś jak talent, tylko ciężką pracą możesz wszystko zrobić. Uważam, że to jest nieprawda. Nie wiem, jak wy myślicie, ale ja uważam, że to jest nieprawda. Są osoby, które mają smykałkę do takiego czegoś. No, jakby wszystkie osoby, które ciężko pracowały na coś, by były cały czas ekspertami, no to byśmy mieli od chuja takich osób, no. No tak jest, no. No ja uważam, że talent istnieje, no. No jasne, że talent bez ciężkiej pracy chuja ci da, tylko jeśli masz talent i jeszcze zapierdalasz ostro, no to wiadomo, że się rozwiniesz na duży poziom, ale jeśli nie masz w ogóle talentu, nawet ciężką pracą, no nie osiągniesz tego typa, co ma smykałkę do tego. Słuchajcie, no lubię grać strategię. Próbowałem kiedyś grać strategię, tak? Trenowałem. Za chuja ciężką pracą w strategiach nie mógłbym być dobrym graczem, no. Takim jak ci ludzie, którzy napierdalają Chińczyki na tej klawiaturze milion przycisków naraz, 200 APM, a mają 250, mój mózg tego nie ogarnia. Tak samo jak masz geniuszy, no, no, niektórzy się rodzą z takim czymś, niektórzy nie, no. No, no, no tak to wygląda. Ja naprawdę lubię strategię, ale kiedyś StarCraft 2 wyszedł, tak? 2010 rok to był 9, co albo 8, 2009 albo 8 rok, coś takiego. StarCraft 2 wyszedł. Próbowałem być dobrym graczem, maksymalnie wbiłem platynek i dalej co ty? A tam takie wyjadacze myślą o wszystkim, wiecie. Nawet jak człowiek poradniki ogarniał wszystko. Nie no, stary, to nie dla mnie. No po prostu mój mózg nie jest tak rozgarnięty, żeby tyle rzeczy ogarniać w jednym momencie. W FPS-ach oczywiście gram dobrze prawie w każdego FPS-a. Gram w miarę dobrze. Jak gram w obecnie FPS-a, ogarniam. Wiem, co się dzieje, ale jak idę do strategii, jest totalna patola. No tak wygląda. Nie ma takiego czegoś, że zawsze ciężką pracą wszystko osiągniesz. Naprawdę jest dużo ludzi i musisz mieć jednak talent plus ciężka praca, no to wtedy będziesz szefem, nie? Mówisz ciepły, co drugi tak potrafi? Nie, to ci się zdaje. Ta gra po prostu tak spierdolona, że ta postać jakby cały czas w biegu cię napierdalała, wiesz? Ludzie też pytają, to odpowiadam. No tu ma być właśnie tak, że rozmawiamy o wszystkim, no a nie tylko oglądamy. Bo fajnie jest pogadać właśnie, jak jest fajny temat. Ludzie po to też piszą dłuższe wiadomości, żeby też porozmawiać na różne tematy, nie? Dobra, ogólnie jeszcze raz musimy tą rundę obejrzeć od początku. Co tu zrobił Dong w tej rundzie? No dobra, spalił mida, zanim ogólnie Zontix w ogóle wyszedł dopiero teraz. No ciekawy. Chce się napierdalać, jednak dostał flasha i cofnął, okej. Żeby nie cofał do okna, on cofnął do okna później, nie? Dobra, cofnął do okna, mit odpuszczony. Też Shirok Kejwac, albo popatrzy sobie, okej. Okay. Ale Terror słyszało, że ten flash tu stąd poleciał. No dobra, dawaj, dawaj. Navi przejmuje mapę. No i zobaczcie, ogólnie no też minus taki jest Navi w tym momencie, że snajper mógł sobie tu stać. Wystarczyło zostawić, jeśli chcieliś pod B czy coś, mają takiego fulla, no to wystarczyło jednego tego palaczka zostawić, może ten snajper by nic nie zrobił, nie? Jakby ten jeden palaczek był. No a tak widzicie, to się stało, no. Shiro jest ogólnie w dupie. No ale JL dobrego heada dał Dołkowi w ogóle, bardzo dobrego heada.
protipik jakiś dla osób na lanie, co nigdy nie grały. Ja ci powiem tak, ja na swoim pierwszym lanie w ogóle się nie stresowałem, bo nie masz czym się stresować, stary. Naprawdę nie masz czym. Jedziesz na lan, ustawiasz sobie, bierz swój config, ustawiasz sobie CS-a tak jak masz mniej więcej w domu. Druga sprawa, jak ci nie będzie szło, to masz magiczną rzecz, bo możesz grać na innym monitorze niż w domu. Nie ustawiaj takiej samej rozdziałki jak masz, tylko o jeden niższą. O jeden niższą ustaw, nawet na 4x3, na przykład masz 1280x1024 na 4x3, to daj 1280x960. Zagwarantuję ci, że będzie ci lepiej wchodziło, nie? Druga sprawa, jak ja się stresowałem na lanie, brałem Validol sobie, to są takie tabletki ziołowe na uspokojenie, w aptece bardzo fajnie działają, wyciszająco i wtedy pełen chill, człowiek na chillku se gra. Ale to czasami człowiek brał, to zależy, nie? Czy człowiek się stresował tak mocno, czy nie? A czemu tak z tą rozdziałką? Bo wiesz co? Słuchaj, na lanie ogólnie grasz na różnych monitorach. Jeśli będziesz grał na innym niż w domu, to może ci dziwnie grać w CS-a, jeśli grasz na natywnej rozdziałce, bo ja gram na natywnej. W ogóle jakoś tak zawsze mi akurat osobiście dziwnie się grało i zawsze dawałem o jeden rozdziałkę niższą i się grało zajebiście, nie? No, to jest taka moja rzecz, którą możesz sobie zmienić, jeśli będzie ci nie masz co się stresować, stary. Jedziesz na lan, to jest tak, jakbyś grał w domu. W ogóle nie patrz na tłum. Tylko macie monitor interesować, nic więcej, naprawdę. Tylko monitor. Nie ma co tam, wiesz, jechać i się stresować przed lanem, bo tak naprawdę to jest po prostu rzecz, którą każdy musi przeżyć, nie? Ja ogólnie też nie mam jakichś super, wiesz, wskazówek, jak się nie stresować, stary. No to też trzeba mieć to coś, nie? Nie masz czym, tak naprawdę. Tak samo, to jest tak samo jak w necie, to jest normalne, no. Raz ci pójdzie na lanie, raz ci nie pójdzie, no to się zdarza przecież. Ale movement donkak dobry. Zablokował się o wszystko. Czyli staczek na A. Ale Navi ogarnia, zobaczcie. Wiedzą, że mają mało hajsu, zajmują się spokojnie mida. Zajęli sobie cave'a przez chwilę. No cały czas zajmują teren, tak? No nie będą wchodzić tam, gdzie nie ma kogoś, nie? Donk podsadzony na pusta. No i tu Navi tą rundę czy już przegrało? Nie, na B wchodzi bomba, okej. Już ciężko będzie przegrać to. No Donk trochę tam, no mógł lepiej zagrać, ale też bit dobre heady dał. Druga sprawa, jeśli lubisz krzyczeć, to jeśli wygrasz rundę, krzycz na przeciwnika, tak? Tylko wiecie, ja wam powiem na lanie, ja wychodzę z takiego założenia, że te krzyczenie na mnie na przykład w ogóle nie działa, nie? Ja to kurwa w ogóle nie krzyczałem, chyba że typ mnie wkurwił, tego ostro pojechałem przeciwnika, ale tak ogólnie na lanie ja tam w ogóle nie krzyczałem, bo słuchajcie, bo to też działa w dwie strony, że jeśli krzyczysz, wygrywasz 2-3 rundy, krzyczysz, obudźcie się czy coś, wiecie, no po prostu jedziecie z przeciwnikiem, a wiecie, kiedy jest problem, jak zaczniecie przegrywać. Jak zaczynacie przegrywać, nie krzyczysz i inny typ się odpala i cię to tiltuje bardziej, że on drze japę, bo ty krzyczałeś, tak? No dwie różne strony może to działać, nie? Jabłoń, siema, jakie słuchawki? Logitechy G733 albo te Logitechy, co mam, G Pro X 2, tak? Tylko jak masz te G Pro X 2, nie instaluj sterowników, bo to jest totalny krap. Albo Logitech G733, tam możesz sterowniki zainstalować i na dźwięku przestrzennym bardzo fajnie się gra, nie? Ale tu Navi wracało już, nie? Dobra, teraz jest ekonomia, sobie agresję grają ostrą na midzie. Chopper blisko cave'a, no bo tam ci blisko mida grają, zobaczcie, ci blisko mida grają, no to Chopper też blisko cave'a gra. No to jest normalne. No ale tu przeszedł Aleksy. Aleksy dobrze zagrał. Ogólnie też zobaczcie, że tu każdy po kolei pada, nie? Zauważyliście w Spirit? Co jak co, Navi, jak gdzieś wchodziło skracając i zobaczcie, tu jest różnica teamplayu też, nie? I to wiele razy. Spirit gra bardziej indywidualnie, dużo po prostu po stronie CT, nie? Po stronie Tero to wchodzą zazwyczaj razem, bo oni lubią grać kontakty i lubią grać po prostu razem. Lubią po prostu wchodzić razem. A Navi grało zawsze dwójkowo, trójkowo skracało, wychylało, nie? A tu raz Chopper tak cofnął z tego, tu padł, potem Donk padł, potem jeszcze wcześniej jedna osoba na rampie padła, każdy po kolei pada, nie? I to wiele razy tu było, tak? Albo Donk sam na midzie jest, skasuje dwóch, jak nie skasuje, no to jest, no... Widać, że Spirit po prostu gra mocno indywidualnie, nie? Mocno indywidualnie gra. No, Shiro nie trafił. No i dobra, i co tu się stało? Tu jest Echo i później już tu Navi nie ugrało rundy.
Na Halwaju, okej. Okay. No jestem sam ciekaw, co tu się stało, że na Halwaju nie ugrali już rundy. Bo tą rundę jakby wygrali, to mecz mogliby wygrać, nie? No jest co, przejęcie mida? Tak, no im przejmuje mida już. Smok do Cave'a jest rzucony przez Navi. Ale patrzmy na Donka, tak? Co on robi? Smok się kończy i walczy. Aleksi zabija swojego. No ciekawe. Ja nawet jeszcze raz muszę coś... Jestem ciekawy tej rundy, co tu się stało. Czyli co? Im tu popchał? Nie wiem, dla mnie straszna decyzja Ima. Zobaczcie, ma minutę 30 prawie i popchał na Halfbaja. Oni wiedzieli, że mają Halfbaja, no. Że on tak popchał. Jeszcze, no, Aleksi zabija na swojego, tak? No, ale to, no, to nie jego wina, że zabił swojego, no. No, wszedł pod... No, chciał pomóc. No, każdy pojedynczo padł, nie? Ale wszystko zaczęło się od tego Ima, nie? Wszystko zaczęło się od Ima. Gdyby on na spokojnie zajął tego mida, przeszedłby sobie do okna, to w ogóle inaczej by ta runda wygrywała, nie? Też w ogóle Smoka do okna nie dorzucili. Jak wyszli tego mida, to powinni normalnie Smoka do okna dorzucić przecież. Grać dalej na spokojnie, jeśli przeciwnik ma Halfbaja. Jak nie Navi, nie? To właśnie każdy 1v1 padł. Ile Donk ma fragów? 16. 16 na 16. Nie tak gra jakiegoś super meczu. No gra w mnie, no poprawnie, tak? No grają tą agresję na midzie. Cały czas grają, nie? Ale to jest fajne, co robią, że jeśli lecą flesze górą, oni wyczekują tą agresję. Są tak jakby w tym miejscu. Czy Donk albo idzie do basenu, Zontix idzie tu, albo na odwrót, tak? Ale i czekają na te flesze buchną i wtedy wychylają z dwóch stron. Bardzo często tak grają, nie? I później dopiero podchodzą, dopiero pod Heaven. Dobra, Donk się spodziewa, że A, od razu zobaczcie, gościu jakby już Shiro na A, przesunął do okna, a Donk przesunął na A, no. Donk sprawdza mida samemu, żeby info złapać, żeby oni tą rundę ugrali. No bo Donk na plecy zaszedł, nie? No to już ciężko, spali PS jeszcze. Nie, to się do ugrania. No i 13-9, nie? Jak to wygląda statystycznie? No Donk 18, no każdy porówno, tak? Chopper no odstaje, to Eagle trochę, no czasami ma tak, że Chopper odstaje, ale on i też dobrze gra, nie? Ogólnie Donk to, co fajnie robi, on robi jak na razie, to bardzo mało błędów, nie? On gra, jeśli trzeba, gra agresywnie i ma tą pewność siebie, nie? Gościu jest tak pewny siebie, że on się niczego nie boi. Wychodzi i ma wyjebane, czy gdzieś wchodzi sam i mu fleszują, tak jak midem wychodził przecież na Anciencie. To bardzo fajnie wyglądało, bo taką pewność siebie, no nie ma dużo osób, nie? Żeby drużyna tak na nim polegała, że on zdobędzie tego fraga, nie? Bo ogólnie, no ta gierka opiera się na Donku, to w dużej mierze, jak tu widzieliśmy, po stronie Tero przynajmniej, dużo się opiera na nim gierka. No ale, no bardzo fajnie się to ogląda, mało błędów robi też, jeśli nie trzeba zagrać agro jakiegoś głupiego wychodzenie przez Smoka, zobaczcie. Donk nie robi takiej akcji, że wychodzi przez Smoka randomowo czy coś, tak jak im na midzie wychodził z Navi, tak, przez Smoka, no Donk takich rzeczy nie robi, jest Smoke, on nie wychodzi, on czeka. Nie podejmuje zbędnego ryzyka, jeśli nie trzeba, no to nie podejmuje tego, nie? On ogólnie bardzo fajnie pokazuje, że nie grając głupio, robi tyle fragów, nie? I ma też takie coś, niektórzy zawodnicy mają takie coś, że jak na przykład ktoś skasuje ich dwa razy w jakiejś pozycji, no to już tam nie idą, a Donk też tak nie ma, nie? On normalnie wychodzi dalej na heada, nie? Dalej na heada wychodzi, nie? Bardzo fajnie to wygląda, bo chce kontrolować tą osobę. Mi ogólnie, ja tak nie oglądałem połów Donka, ale bardzo fajnie się ogląda właśnie te counter strafe jego, nie? Pikuje zawsze wtedy, kiedy trzeba, jak ma kumpla obok siebie, wtedy bardziej agresywnie gra, to też jest dobre. I Zontix, tak jak był na przykład na midzie obok niego, no to Zontix był taką osobą, która osłaniała, a wtedy on bardziej gdzieś agresywnie grał, nie? I to po prostu lubił, no, robić. On po prostu jest osobą, która może wszystko, nie?
To jest osoba, która jest spuszczona ze smyczy i wychyla na każdego, robi co chce na mapie, jak chce może skrócić, ale też ogarnia, co się dzieje na mapie, tak? Zobaczcie, sprawdza czasami pozycję, sprawdza mida w drugie tempo samemu, raz z okna, tak? Z Red Rooma, raz z Donata, jeśli utracili. On sam to sprawdza, on daje info drużynie, nie? Wątpię, że tam Chopper takich rzeczy on nie mówi po stronie CT, bo on musi się zająć sobą na BS-ie, więc no, bardzo fajnie to wygląda, rotuje, raz jest na A, raz jest na B. Wszędzie jest na mapie, tam gdzie jest potrzebny też, nie? Też ma game sense dobry. Bo to też trzeba mieć game sense do tego dobry, żeby odpuścić mida i pójść gdzie indziej, nie? I zawsze mniej więcej jest tam, gdzie wchodzi przeciwnik. No dobra, oglądamy na daściku, tak? Blast Premier, Finals, finał versus Navi, drugą mapkę. Zobaczymy. No dong z dualami na krótko. No to normalna akurat decyzja. Jest normalnie się podchodzi z tymi dualami na krótko. Jeśli masz respa, podchodzisz. Tu się na razie dużo nie dzieje. Dobra, jest skrót trupa. Też dobra decyzja. Zobaczcie, od razu reakcja jest, nie? Dużo typów, wyszło mid, flashe, zaczęli strzelać. Czyli jedna osoba flashowała, dwa gloki strzelały, to wiedział, że już są trzy osoby przynajmniej na midzie. Od razu skrót, nie? Trupa, bo może mieć tu tylko jedną osobę. Może mieć tylko jedną osobę, nie? Spirit od razu reaguje, wychyla na mida, żeby skontrować. Ale czy dobrze, że szedł tak głęboko? No ja na jego miejscu ogólnie bym tak głęboko aż nie szedł. Bo tu już trójka była zawodników, nie? Raczej bym chwilę jeszcze poczekał i później może wychylił, nie? Jeszcze Chopper jeszcze na dodatek miał mida całego, bo on skrócił tak z B po prostu wrócili na mida z Zontixem i ja bym Zontixa zostawił na tym midzie, po prostu tak czas strafował i patrzył, czy coś jest. No bo jak nikogo w trupie nie było, no to wiadomo, albo ty właśnie czeka z Gali, albo będzie gdzieś w dolnym czekał. Taka może być sytuacja, nie? I od razu rotacja jest na B, no. No i tą rundę może przegrać Dong. Może przegrać Dong. No ale to się okaże, że przegra. No tu jeszcze na plecy zachodzi Wonderful, no ale już tu ten zobaczył go, no. No Shiro. No tutaj to Navi się w ogóle nie popisało, nie? W ogóle się nie popisało Navi, no ale wygrana runda przez Spirit. Dobra, ogólnie teraz patrzcie na to. Co tu wam nie pasuje teraz? Powiedzcie mi, co tu nie pasuje w tym. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Teraz. Początek rundy był. Czat. Powiedzcie mi, ludzie z czatu. Co tutaj nie pasuje, jak gracie na Faceicie? Czekajcie, teraz, o. Zaraz wam powiem, co tu nie pasuje. Co teraz nie pasuje, teraz. Nie, no nie chodzi o kasę, to nawet nie patrzcie na to. Właśnie, słuchajcie, i to jest zjebana rzecz. Tu dobrze napisał, dwie osoby dobrze napisały. Ignis, spawny, właśnie, spawny, respy. Też dobrze tu niektórzy piszą, respy. Gra spawnami, właśnie. Jak w dalszym ciągu nie rozumiem, nie, w dalszym ciągu nie rozumiem, na tym jebanym Faceicie, albo w ogóle gra z spawnami na daście, tak? To tak jakbyś, słuchajcie, gracie z spawnami na daście, to tak samo jak macie kotwicę, tak? Macie kotwicę, dajmy na to, na Ancjencie na A i mu powiedzieć, masz spawna tam, idziesz tam teraz, ku. No a on na przykład nie umie tam grać za bardzo na tej pozycji, tak? I tak samo jest na daście, ku. No stary, no możesz być graczem na A, możesz być graczem na rotacji, możesz grać na B, a gra musi grać spawnem, a właśnie tu Dong pokazuje i ja też jestem tego samego zdania, spawnem nie musisz grać, jeśli nie masz spawna na longa, albo jedna osoba ma, to albo fejkujesz jedną osobą przejęcie tego longa, albo odpuszczasz, skupiasz się bardziej wtedy na midzie, tak? Na trupie, na tych pozycjach, nie? I odpuszczasz longa, grasz po prostu z BS-a, retake i tyle, no. Albo w drugie tempo odbijasz longa, tak? Czyli podchodzisz dwie do ściany, AWP stoi tu na przestrzał. Po flashu odbijacie smoke tu, palak tu, odbijacie drugie tempo. Bo są osoby, które nie potrafią grać. No to samo nawet na Faceicie to pokazuje, ku. No ludzie nie potrafią grać. Dasta, jak ja mam dasta, to ja się łapię za głowę, co ludzie robią, nie? Ludzie nawet flasha nie potrafią na longa dać, nie? Gra spawnami to jest jedno z najgorszych rzeczy, co jest na Faceicie. Grają spawnami, ku. Ale niektóre teamy też nie grają spawnami właśnie. Też nie grają spawnami, dlatego ja tylko mówię, że najbardziej mnie wkurwia to na Faceicie. Jezu, jak ja się wkurwiam, i to właśnie ruskie, spawnami gramy, spawnami, później typy nie wiedzą, co się dzieje na mapie, nie? Ale ciemaj, to tak nie wygląda, no jak zajmiesz longa, jak masz spawna, tak? Zajmiesz longa i co? Zwracasz z longa na B? I co, osoba stąd wraca tu? No to nie ma w ogóle żadnej, wiesz, no. To się w ogóle nie wiąże, no, z niczym.
Dlatego no to nie może tak być. Ogólnie słuchajcie, zazwyczaj tak masz jedna osoba z Amare z pana Longa. Bardzo, może nie zawsze, ale zazwyczaj ma, tak? No jedna osoba zazwyczaj ma tego respa. Bardzo często. Raz zajmujesz Longa, raz nie, bo nie musisz go zawsze przejmować przecież. Nie musisz zawsze Longa przejmować. Możesz nawet jedną osobą pójść, spróbować przejąć Longa, czyli biegniesz tędy, rzucasz palaka do anarchii, rzucasz stąd flesza już jak schodzisz, counter-strafujesz, zobaczysz ile fleszy leci, jak dużo, poleci 8 fleszy, docofasz wtedy, tak? Sobie w BS, to chyba normalne. A jak polecą dwa flesze jakieś fejkowne, to możesz nawet samemu zająć czasami, nie? Dust ogólnie to jest jedna z cięższych map do gry w ogóle. Dlatego ja na przykład nie jestem fanem grając spawnami, bo dużo ludzi nie potrafi na niektórych pozycjach grać. Nie masz wszystkich uniwersalnych zawodników, bo Longa nie musisz mieć. Są teamy, co Longa mogą w ogóle nie przejmować, nie przejmowały. I są teamy takie, no, co Longiem w ogóle nie przejmują. Czasami trasę pójdą, jest re taki totalny, już to sobie przejmą. Ale tak ogólnie są teamy na przykład, co na eko tylko przejmują Longa, a na fullu w ogóle nie przejmą, tylko fejkują. Jak ktoś wyjdzie, to wyjdzie, nie to nie, odbiło sobie drugie tempo, jak nic się nie dzieje. Zobaczcie, tutaj ten spirit pokazuje, że każdy gdzie indziej biegł. Typ, co był pod B, pobiegł A i tak zajął Longa, tak gość? Chociaż teraz eko jest to tam. Eko to tam, znaczymy czy donk. No donk, wychylaj się, są klok, jedzie. Nie boi się. No, aj mama młodziak, aj mama młodziak. Teraz pobiegnie Longa, teraz pobiegnie Longa na przykład Donk. Teraz pobiegł, miał respa i pobiegł. Ale Donk ma bardzo często tak, nie? Że on gdzie indziej chodzi. Ale on w ogóle, Donk ogólnie, nie wiem czy on nie kryje w ogóle A, wiecie? Ja jestem ciekaw czy on nie kryje A. Bo on tak ma, że ja nie wiem czy on właśnie nie kryje A. Ja ogólnie, Exus ostatnio mówił, grał na niego albo oglądał jego streama, już nie wiem. To też powiedział na przykład na premce, że on kryje tu i chuj. I ma wyjebane i nigdzie indziej nie idzie, nie? Ja mam kapitana, to jak mam kapitana, to spoko. No ale on jest tak jak na ancjencie, Donk jest wszędzie, nie? Raz jest tu, raz tu. No i teraz idzie pod B, nie? Zobaczcie, ze środkowym respem, on idzie pod B i inna ekipa poszła na Longa, nie? Wiadomo, że czasami w teamie możesz zrobić tak, że jedna osoba na przykład gdzieś kryje i tyle, że ona biega, bo lubi, tak? Że woli daną pozycję kryć. No ale to nie zawsze tak jest, no. Ej, Donk, 4-2 statystyki na razie, okej. Okay. Sprawdza sobie tego mida cały czas, Donk, no. Wychyla na heada. Zawsze ma idealny, zobaczcie, timing, nie? Zawsze ma idealny, bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często, nie? I teraz sobie wychyla white pick taki. Akurat Alexi przechodził z tej heada. Smugi pocisku lepiej mieć on czy off? Ja uważam, że lepiej mieć on, bo łatwiej jest recoil skontrolować, wiesz? Wakowski, wiesz co? Właśnie o to chodzi, no to jest tak, tak, że jeśli ci podejdą long i short, to spoko, no ale jak nie masz longa, no to idziesz ekipą shorta, tak, sobie i wtedy bardziej grasz pod mida jeszcze z B, osoba jest na midzie, że jeśli ci typy przejmą longa, no to właśnie po to masz dwóch gości albo jednego na gali, a zazwyczaj dwóch i walczysz o mida, możesz walczyć, nie, żeby odbić tą stronę mapy, żeby ci właśnie nie zesplitowali z dwóch stron, to właśnie o to chodzi na daście, no. Jest bardzo często tak, że jeśli typy przejmą ci longa i wiesz o tym, czy przejmą fanatów, no to dwójka z B skraca trup. Wtedy w tamtym momencie i próbuje zabić osobę, co gdzieś tu jest, jak będzie lurką i skracają trupa, ci skracają mida, macie mida, wiecie, że nie ma lurka i się skupiacie wtedy tylko i wyłącznie na A, nie? Czyli może osoba tu stać gdzieś tak, czy w smokie UBS-a dać gdzieś za BS-em, różnie, tak? No tak wygląda DAS, nie? Nie no, Donk jak ma respa, to chodzi na tego longa, tak? Jeśli ma respa, idzie na longa, nie ma respa, idzie na B sobie gdzieś tam, tak? I teraz we dwóch na przykład zajmują longa, tak? No bo wiedzą, że to jest fake jakiś, no. I teraz sobie kryje A, tak? No za BS-a. Tu jest prawda, raz tu, raz tu. Ja to kiedyś mogłem tak sprawdzać jak Donk, nie? Tak i tak, a teraz co ty, stary? Ja to już nie dam rady. Ja mogę stać tak jak on teraz. O tak, na heada. Tak sobie mogę stanąć, nie? A tak jak biegać lewo-prawo, to ja wiem, że i tak nie trafię, jak sobie będą wchodziły, nie? Nie ma szans. Dobra, czy Donk zabije? O, widział. I ma. Ale ma tarapaty. Magis, dobry head w ogóle.
Znaczy ja muszę zobaczyć, co tu Bit zrobił, nie? Czekajcie. Bit podchodzi na łoku, tak? Patrzcie, podchodzi na łoku. Dobrze zrobił. Myślałem, że wcześniej zaczął biec, ale dobrze zrobił. Myślałem, że wcześniej zaczął biec. No i pokeball. No i teraz do dolnego, tak? Czekajcie. Respa ma też dobrego na longa i do dolnego idzie teraz. Jest plan do dolnego, tak? Zajęcie. Tak, dwie osoby do dolnego. I dwie osoby teraz idą zająć longa. Nie, no tu mida skraca, okej? Okay? Tu ostra agresja jest na midzie. Zobaczymy, czy flesza mu rzucą. O, leci flesz. No dostał biało, kurwa. Dobry fleczyk poleciał, nie? Dobra kontra od Navi. I tak będziemy jutro oglądali najlepsze akty widzów, no. Bo są na... Wrzucajcie na Discord najlepsze akty widzów. To też będzie seria, w której będę oglądał te akcje, tak? Jeden co na cztery, czy dwa na cztery jakieś fajne akcje macie. Wrzucajcie na Discord swoje najlepsze akcje. Ja będę też patrzył, co tam zrobiliście z moim komentarzem. Czy dobrze, czy chujowo. No, będzie beczka, nie? Dobra, no ten skrót mida nie wyszedł, tak? No ale to Navi dobrze skontrowało ich, nie? Navi ich dobrze skontrowało. To nawet nie ma co mówić. No i Dong znowu mógłby pójść na longa, a jednak chyba kumpel nie idzie. Czy idzie? Nie, nie idzie. Dobra. Dong sameczką na midzie. Dwie osoby zajmują longa, zobaczcie. Dobra, no jest fake B. I wyjście mid, zobaczcie. Fake B i wyjście mid. No powiem wam, że i tak Dong tutaj w chuj zrobił, nie? Jestem w szoku, że Dong taką robotę zrobił, nie? Ale Navi też fajnie zagrało, nie? Poleciały granaty na B. Poleciały granaty na B, jakiś flash i oni od razu wyszli mid sobie, nie? Tak sniki ze smokiem do CT, wcześniej rzuconym. Na pewno zaskoczyli Donka, nie? Zaskoczyli. No i tu weszli A. No dobra, jest Eczko, Dong ma tylko Akacza. Ale zobaczcie, ktoś zachował Akacza i mu rzucili, nie? Czekajcie, czekaj, ja muszę aż zobaczyć to. Kto to zachował? Magik zachował, tak? Akacza. Magik zachował Akacza tego? Tak. I zobaczcie, Magik zachował Akacza. Wyobrażacie to sobie, żeby na polskiej scenie ktoś zachował Skałacha? Tak, ogólnie ja się na przykład takim czymś rzadko spotykam. Może, tak jakiś... Teamie może jakimś teraz tak jest, ale wątpię, teamów nie mamy za bardzo, żeby jak dana osoba zachowała kałacha, nawet jak masz taką dobrą osobę jak Dong, żeby rzuciła mu kałacha. Nie ma chuja, żebyś oddał broń, nie? Zobaczcie, tu wiedzą, że Dong może im wygrać rundę, ich magik oddaje mu kałacha, nie? No dobra, no podsadzenie na galę, ale mi da widać, że nic nie ma, no to ja na miejscu Donka bym dawno cofnął na long. No teraz cofa, okej, okay, teraz cofa, jest też w porządku. Czy będzie wychylał, czy będzie grał z Gandalfa? Czy ze Screama tak zwane, to różnie, bo tu ta miejscowa, gdzie tu jest, to Gandalf się mówi, albo no tu Scream, no Scream Gandalf, no to różnie, no. No ale zobaczcie, Navi też dobrze zagrało, nie? Zajęli longa, wrócili i weszli B. Bo, no Spirit się spodziewa, że będzie wejście na A, nie? Nie, no to jest męczące, to jest męczące, jak ja mam 10 demo obejrzeć, stary, to jest i łeb pękł, nie? Bo ogólnie jak oglądasz takie dema, jeszcze z czatem rozmawiasz, tak? Z wami rozmawiamy, z widzami, no to jest męczące, jak jeszcze patrzysz na demo. No więc to nie jest takie łatwe. Ale Gandalf, to stary, to w FPL-u się tu mówiło Gandalf normalnie, nie? Tam na przykład w Tier 1, to, tam to znają to miejscowe, no bo tak się mówiło, nie? Ogólnie to, co teraz zobacz. Dong zrobił. Teraz spali galę, tak? Spalił galę właśnie, żeby nikt nie przebiegł w tym momencie, żeby on sobie uciekł na B i gościu z gali, żeby sobie doszedł, nie? Na spokojnie, żeby było wiadomo, że nikt nie wejdzie, bo miał na chwilę mida. Chopper pewnie też zapytał, czy może być gala, a Donku powiedział, że nie ma szans, bo spalił galę, nie? Bo był na chwilę na midzie i widział, że nikogo nie ma. Więc no też teraz zobaczcie, jest właśnie przejęty long. I chłopacy grają tak jak powinni, czyli od razu przejęcie gali, w Dong flash mid i no grają retake'a. No tak jak to powinno wyglądać, nie? No teraz dobrze grają, nie? Spirit. Po prostu grają retake i tyle, nie? Ale zobaczcie też Donka, nie? Patrzcie, to jest też ciekawe. Patrzcie Donka, jak on podbiega i zobaczcie, on nie wali flika, on nacelowuje i strzela wtedy. Ja na prędce od razu instant heada bym dostał, patrzcie. O, widzicie? On flika zrobił, bo tu gdzieś celował, a gościu był tu
I sobie skorygował i na spokojnie strzelił, nie? I dopiero wtedy odpalił strzał. Jak dopiero naceluje. Też mało ludzi potrafi to robić, bo to jest tak zwany. Wiecie, szybciej strzelasz zanim nacelujesz, nie? I to też nie jest dobre. Ale dużo ludzi tak robi, po prostu dużo ludzi tak robi. No i dobry retake od Spirit, no. Grali właśnie tak jak wtedy mówiłem, nie? Albo odpuszczasz longa i idziesz galę i walczysz o mida. No tutaj mieli mida kontrolę, tak? Czyli poszli na galę, odpuścili tego jebanego longa. Donk od razu też agresja na midzie. Flasha rzucił, żeby Chopper sobie tu gdzieś sprawdził. I potem wychylał Donk, wiedzieli, że nikogo nie ma na midzie. Spokojny retake, nie? Ale co tego Donka na 1/4 prędkości? A czemu to na 1/4 prędkości? Czekaj. Widzicie? On ogólnie jak się pomylił. Patrz. Patrzcie, jak tu się pomylił, nie? O, tutaj zrobił flika, w te miejsce, tak? I dopiero przesunął. Teraz. I dopiero zaczął strzelać. A zazwyczaj to osoba, która już tam fliknęła w złe miejsce, już by wcześniej zaczęła strzelać. Wiecie o co chodzi, nie? To właśnie, no to pokazuje po prostu, że on jest też spokojny w swojej grze, nie? Nie ma tej paniki. Bardzo rzadko takie coś się zdarza, żeby tak zawodnik robił, nie? No dobra, no Dong znowu na B, co kombinuje, teraz pójdzie na mida. A teraz tutaj chłopacy też ryzykownie idą na tą galę. Nie, no to ustawka dobra jest, ustawka dobra. Snajper właśnie stoi na celowanie, no ale odpuścili, widzę na longu dostali. I zobaczcie, i teraz Dong wraca od razu na mid i muszą skontrować mida. No muszą skontrować mida, zaczną się napierdalać, no bo przegrają, tak? No, Dong musi podejść, nie? I to też dobra jest, zobaczcie. Stracili longa i już Shiro stąd wraca, zostawia samego Chopera na gali i Dong od razu rotacja na mida, żeby pomóc Chopperowi odbić tego mida. No muszą przejąć, bo inaczej mogą ich zamknąć, nie? Muszą podjąć duele, muszą podjąć walkę. No teraz Chopper z gali od razu cofnął na BS, no. No musiał też cofnąć, jak już Dong padł i powiedział, że na midzie są dwie osoby. No to go zamknął, nie? No samemu. Ja to Zonfix to prawie to ugrał, ty aż zobaczymy, co tu się stało. 3 na 1. Czy to można ugrać w ogóle? No im to nie chciał nic złego zrobić, no chciał zajść po prostu, no 20 sekund było do końca, no nie spodziewał się, że będzie patrzył. Co razem wychylą? Ten smog do CT to też taki ku... Kurwa, i było blisko. Nie ma defa, tak? No jakby miał defa, to runda, ale zresztą Navi to odpierdoliło teraz. Analiza Neo z 1.6, demka. Wiesz co, to beka byłaby, bo tamto granaty jak kartofle latają, nie? Po ścianach. Co tu Donk? Od razu. Nie ma B, idzie na mida, chociaż no już jedna osoba jest zdolny, no to wiadomo, że no Donk może sobie na więcej pozwolić. Long oddany i też wiedzą, ale zobaczcie, nie? Teraz. Czekajcie, bo to trzeba przewinąć. Donk idzie w dolny. Albo Chopper. Jest przejęcie longa, zobaczcie, przejęcie longa i Chopper idzie w dolny. No i właśnie tak to powinno wyglądać, nie? No oni wiedzą, no że właśnie to jest zajebisty ruch na daście, czyli jest przejęcie longa, no longa nie przejmujesz dwie osoby, tam przynajmniej z trzy lecą, albo ku cztery. I fleszują, trzy lecą, jedna fleszuje, jeden gdzieś lurk. Zazwyczaj tak się gra i Chopper idealną podejmuje decyzję, czyli skraca, jak stoi blisko bramy, skraca dolny, jeśli jest przejęcie longa. Donk od razu też idzie do niego, bo wie, że gali nie może być, tak? Chłopacy tam z A będą wracali pewnie na ABSA, znając tak jak powinno się grać, znając życie, i zostawi samego Shiro. No i tak, i Magi idzie na galę, żeby jakby co pomóc. No dobra, panie Donk, co pan tu zrobi? Czy jak będą chłopacy się napierdalać, to pan przejdzie przez smoke'a? Tylko smoke się skończył, i co, nie mają smoke'a? To nieźle, to, że Navi w ogóle nie ma smoka, to XD. Czyli to zobaczę, kiedy ten JL Heady dał, bo to mnie też ciekawi. Ale ma tak czasami, on albo robi dychę, albo 30, nie? On też chyba nie jest taki zawodnik, który... On potrafi takie heady dawać, a czasami takie kwele napierdala, że to jest szok. Dobra, Chopper to ugra? Nie no, gdzie Chopper to ugra?
Pokeball. No nie, niestety nie ma Pokebola. Dla mnie nie ma szans. No dobra. Dobra, ostatnia runda. Patrzymy, co pan Donk zrobi. No ogólnie najczęściej Zontik jest na B, tak? Z Donkiem, no. Ej, dobra, to... Co to za smok jest? Dobra. Muszę zobaczyć akurat, bo to jest smok na presję jakiś rzucony. No ciekawy smołczan, ciekawy ogólnie. Będzie trzeba do notatniczka dać. I zobaczcie, taki jeden smok z respa rzucony, od razu masz presję dwóch gości na B, nie? Muszą stać. No bardzo często tak jest, że będą stali, aż ten smok się nie skończy, nie? Bo mógł ktoś podejść w pierwsze tempo. Więc no to jest spoko ogólnie. I teraz Donk powinien wychylić? No. I też zobaczcie, tu jest też szybka akcja zrobiona, zobaczcie teraz to. Donk ogólnie teraz zabija osobę, tak? I ma 1 HP, ma 8 HP i teraz wyskakuje specjalnie, zobaczcie, dla Zontixa mówi wyskakuje, refraguj, o, i patrzcie teraz. Zontik cofnął się, bo chciał wychylać, a Donk mu powiedział wyskakuje, refraguj, ja pierwszy i Zontik dlatego się cofnął i potem drugi raz wychylił, nie? Bo tak on chciał wychylić. Jak nie zrobi ten smok? Ten smok bardzo dużo zrobi. Ten smok by ruchał w tym miejscu. Jeśli nawet byś od razu podszedł osobą pod B, rzuciłbyś jednego flesza, dajmy na to górą, ale nawet jak nie ma tego flesza, to pamiętaj, jak leci taki smok, nie zawsze osoba będzie wychylała w pierwsze tempo. Pamiętaj, że jeśli leci ten smok, to gościu, który dobiega na B, w tym miejscu jest, ten smok już tu wybucha. I ty, wyskakując z okna, jesteś gdzieś, dajmy na to, w tym miejscu, i żeby coś widzieć, to musisz aż tu wychylić. I typ B też wie, znaczy, który z trupa wychodzi, że tylko tu możesz mieć w tym miejscu gościa, tak? Gdzieś. I on się spodziewa, gdzie możesz stać, nie? Tak to wygląda, dlatego ten smok jest dobry. A niektóre osoby mogą się bać wychylić przez tego smoka i mogą nie podejmować duela, nie? Dlatego ten smok jest też dobry. Na presję jest dobry, tak? Żeby nawet raz rzucisz tego smoka, nic nie zrobisz. Drugi raz rzucisz, nic nie zrobisz, a na przykład za trzecim razem możesz coś zrobić, tak? Z tego smoka. Jakiś eksplod, podejść nagle. No po to się rzuca takie granaty, nie? Raz na wyjście, raz taki, żeby CTEK nie wiedział, co się stało. No, żeby miał do myślenia, po kogo takiego smoka rzucił? Nie było go ani razu. I nagle eksplod leci jakiś, nie? Nie grasz na przykład cały mecz takiego smoka też, rzucisz go pod koniec, cisza jest i nagle eksplod leci, nie? Właśnie o to chodzi, no. No dobra, panie Donk, co pan tu zrobi ciekawego teraz? No, im to trochę tak popłynął, nie? Jak dla mnie. Ja muszę zobaczyć, co zrobił im, bo to mnie k***, że on sam poszedł na tego longa. Dla mnie im zagrał najgorzej, nie? Ja bym jak już to był wychylił, wcelowany na piksel, by ktoś wyskoczył, od razu bym cofnął. A tak, zobaczcie, co on zrobił. On ogólnie biegł, wychylił trzy razy i nie widział gościa, jak wychyla, patrzcie. Nie zobaczy nikogo? Znowu nie zobaczył? Nie, zaraz zobaczył chyba tam coś, no. I teraz drugi... I on ogólnie, jak już nie zobaczył w ogóle tej osoby, i on dalej stał na longu i zobaczył Donka, tak? Ogólnie, bo on zobaczył osobę, bo tam było widać kawałek. A może nie zobaczył, bo my na swoim tempie widzieliśmy, no to mógł on nie dojrzeć, tak? Jest tak czasami, czasami możesz nie zobaczyć, to jest normalne, nie? I on, no stracił takie coś, że on powinien tylko zobaczyć, czy wychodzą longiem, nie? I powinien cofnąć, bo tak jak padł, no to już się komplikuje pistol. Myślałem, że to Donk takiego heada walną, a to Shiro, nie? No więc im ogólnie spierdolił całego pistola chłopakom, nie? Jak przegrają go. No trochę, no... Też tak strzela sobie, wiesz. No to musi grać bardziej na czas. No dobra.
No i pistol dla... No zwykły pistol, tak zrobili w ogóle Spirit. Podejście longiem, wyjście longiem, rzucenie smoka, podejście z flashem, rzuceniem. Nic nadzwyczajnego. W ogóle spalili mida, tak? Spirit z respa, spalili mida, podejście trupa. Donk od razu kasuje osobę, strzela. Eko, ale Donk lubi po te eko biegać, zawsze biega po te eko, lubi, także nie wiem co. No dobra, przejęcie dolnego z fleszykiem, okej. Okay. Im na gali sobie skacze. Na info, no już widział chyba Donka jak tam skakał. Zobaczymy co tu gówniak wykombinuje. Po fleszu sprawdzenie mida. Wieżeń koło nie ma na blisko. Smok rzucony na górę. Trafił. Nie trafił smoka. To krok do poprawy, bo smok musi wybuchnąć tu, nie? Smoka nie trafił. Ok. Czyli z granatami ciężko. Z granatami ciężko, ale ze strzelaniem ok. Nie no. To wejście było strasznie czytelne ogólnie, nie? Zobaczymy te 3K od JL-a. Zobaczymy JL co strzelił. JL. Gdzie on tu jest? No dobre 3 fragi, dobre 3 fragi. Znaczy, słuchajcie, ogólnie tutaj runda się wtedy, jak Donk padł, gościu z gali zobaczył, że no nic nie ma, tak? Jeśli zobaczył, że nic nie ma, tylko Donk był, no to już chłopacy z B też byli tacy, no bardziej nastawieni, nie? Tu zobaczył, już rotacja od razu szła, nie? To już wiedzieli, co się święci, no. Donk musiał tą galę zająć, nie? Musiał tą galę zająć, jeśli jej nie zajął, no to ku... wiadomo, że... No strasznie czytelne to już było. Dobra, no flesze na longa. 4 flesze lecą, kurwa. Donk leci tam, kurwa, z jebania, od razu heading. Prawie mu się udało zabić jeszcze jedną osobę. Gdzie eko? Eko. No ale zobaczymy, czy Digla coś ukąsi. Ale tu Navi znowu wracało, nie? Jestem ciekaw, co się stało takiego, że nie wrócili. No to ja nie wiem, w ogóle typ takiego heada tu dał. Serio, no Donk to jest... No ma refleks, no ma 17 lat teraz ma chyba, tak? No to w jego wieku te kurwa, to ja też na sorcie heady takie, no. No miało się te ref. Teraz już to jest to nie to samo, no. Teraz już ręka zastygniała, kurwa. No ma talent, ma. Ich roboty... Robo 14, czyli ma 14 lat, tak? Okej, rozumiem. Znaczy, hejt uzasadniony wczoraj mecz Polski z Austrią. No stary, no ale my widzieliśmy, co tam się działo. No działo się cały czas to samo, tak jak Polska grała, tak? My nie atakowaliśmy za bardzo. Nie wiem, ja nie potrafię zrozumieć tej polskiej reprezentacji, że... No my, ten skład wyjściowy był chuj w ogóle, no. Jak on ma ten, ma, typ ma pyski jak Seba spod bloku, jak on ma? Wyszedł w wyjściowym składzie, bo w pierwszym meczu on wszedł tam w 60 na 60 minutę. Jak ma ten typ? Piotrowski, właśnie. Piotrowski, dobrze napisał. No to stary, no jak można go wpuścić od pierwszej minuty do tragedia, no my byliśmy strasznym składem na początku, no. Wiecie, ten mecz z Holandią... My mamy takie coś, ja to też tego nie rozumiem. Potrafimy cisnąć, to pokazaliśmy z Holandią, że potrafimy typów przycisnąć, nie? Mieliśmy tam takie 5-7 minut, w którym cisnęliśmy, że Holandia cały czas się broniła. Tak jak oni nas. Byłem w szoku, nie? Że my tak potrafimy. A później znowu defens, stary, ja nie wiem, czy my się męczymy, czy co? Że na przykład taka Holandia umie cały czas, pół meczu cisnąć, cały czas, a my 5 minut i idziemy w defens nagle, i my ze swojego pola karnego nie możemy wyjść. To mnie zastanawia zawsze. To mnie zastanawiało cały czas polskiej reprezentacji, że my potrafimy grać przez pierwsze 15-20 minut, a później gramy piach. No chrobo, no nie mamy talentów. No, tu się zgadzam, nie mamy talentu. Dobra, patrzymy dalej, co Donk robi. Ile Donk ma fragów? Ma 19, okej. Okay. Chopper 4 kręci, ale on nie musi fragować i tak wygrywają. Dobra, no znowu zajęty long, tak? Znowu zajmują longa. Spirit. No, Donk gra takiego supporta teraz, nie? No, ale na longa to wiadomo, że musisz mieć osoby, którzy by... muszą mieć respa, no inaczej kurde nie wybędziesz tego longa, no to nie od niego zależy. Ale kworowanko jest. Ale że nikt mu flesza nie daje, schowany cały czas?
No nie mają flesza, kur... Dobra, co tu Dong zrobi? Nie no, dobrze z smokami zagrało. Odcięli, zobaczcie, odcięli jeszcze Alexiego. Też ciężko mieli przejść. No dobrze też Navi zagrało smokami. Następnego smoka mu oddali. No i 9-9, i było 9-13. Takim bajem wygrali? Zaraz zobaczę, czy z takim bajem, jak to z takim, bo było też 13-9 chyba. Ja źle to powiedziałem, my przez 20-30 minut biegamy, a później w ogóle już nie biegamy. My w ogóle piłką nie gramy, tu u nas jest problem, tak? My długie piłki próbujemy grać, bo nie mamy gości, którzy potrafią z pierwszej piłki zagrać kilka zagrań. No nie mamy takich gości. My po prostu, no mało po prostu ciśniemy w ogóle przeciwnika, no jeśli mamy przewagę, to my ją później oddajemy, no inicjatywę. Tu chodzi bardziej o to, nie? Znaczy ja wiem, no siatkarzy mamy dobrych, ja rozumiem, tak? Ja rozumiem, że mamy siatkarzy bardzo dobrych. No a państwo, no to, no ale wiadomo, no piłka nożna jest pijana, no bo tam hajsu jest dużo, tak? No to chyba normalne. Dobra, no wyjście midem, tak? Smok był na bramę. Przez Donka i chłopaków. No też nie mamy właśnie nikogo środku pola. My nie mamy żadnego rozgrywającego chyba dobrego w tym momencie, nie? Znaczy, ja uważam, że mecz z Holandią nie wyglądał najgorzej, jasne, nie? Tylko my po prostu, ja ich nie bronię dlatego, że my mamy cały czas to samo na mistrzostwach, no. Cały, no Dadok, to nie jest pierwszy raz, bo tu można każdy mecz bronić Polaków, każdy mecz prawie, nie? To jest, ile my mistrzostw już graliśmy przez ostatnie 20 lat, jest cały czas to samo, no. Przecież lewy, nawet jak na Wałka, wtedy dostaliśmy się do ćwierćfinału, tak? To z Portugalią w karnych odpadliśmy, to on też powiedział, że to szczęście było. Był wywiad, że on też tam dużo szczęścia było, on powiedział w tych meczach, nie? No, w 2016, no. Też słyszałem, że sędzia właśnie pomagał, też ja, też, ale no, ja po prostu chciałbym, żeby oni wyszli z tych grup, wychodzili, nie? A my, no nie wiem, zazwyczaj zawodzimy. My się podniecamy, jak wygrywamy z Litwą w meczach towarzyskich. Wygraliśmy wtedy, co my, z Ukrainą wygraliśmy? Ten towarzyski mecz też? Podniecamy się, o, jedziemy na mistrzostwa, każdy pełen nadziei, że z Litwą, czy z takimi drużynami wygraliśmy, co już szok, nie? A no to może z Turkami, tak, Ukraina i Turcja, dobrze piszesz, no. No ale my, wiecie, i wtedy my mamy, że oko, my jesteśmy zajebistą drużyną, tak? I w ogóle, no. Znaczy nie, no, też uważam, że ogólnie lepiej w ogóle grają bez Roberta. No, co jak co? Robert wchodzi, to jest jakby jakaś klątwa, nie? I od razu nam bramki. Ja nie wiem, czemu tak to wygląda. Obrony? No nie mamy obrony. No nie można powiedzieć, że mamy obronę. No mamy... Ja nie wiem, może oni się go boją. Może nakrzyczał na nich. No teraz jest ta młodzież taka, że jak się krzyknie na nich, no to oni się obrażają. No może oni też specjalnie zaczynają trollować, nie? Ale ja bym chciał, żeby już nie było zmiany trenera. Oni zmienią trenera. Tu już nie chodzi o probierza, tak? Niech on se jest. Obojętnie jaki trener. Ale jak też możesz zrobić reprezentację, jeśli zmieniasz trenera co 3 miesiące? No jak? No co trener może zrobić przez 2 miesiące, tak? No, no nic nie zrobi, no. Ja ogólnie uważam, że jak za czasów, jak był ten Sousa, to dobrze graliśmy. Dużo goli strzeliśmy, graliśmy agresywnie, dużo wrzutek właśnie było, cały czas bokiem graliśmy, Polak i wrzutkami graliśmy, graliśmy w miarę okej. Ja uważam, że graliśmy w miarę okej. No ale on, no w obronie, no była, ale za to my dużo goli strzeliśmy, jak on był, nie? Strzelaliśmy dużo goli, akurat. Później przyszedł ten Santos, on pewnie przyszedł, zobaczył, jaki tu jest piach, mówi, ja pierdolę, mu się nawet nie chciało pracować, w ogóle też, że ktoś go zatrudnił, to też jest XD. Michniewicz wyszedł z grupy, tak? On miał, Michniewicz się nazywał, ten trener, co wyszliśmy z grupy na Mistrzostwach Świata? No, no to wyszliśmy z grupy, ale tam też te mecze tak... No i my po prostu, nie wiem, no ta piłka tak, ale to jest cały system szkoleniowy. Cały system wszystkiego jest chujowy w Polsce. Na 38-milionowy kraj nie możemy 11 piłkarzy garnąć, no. U nas cały system leży przecież, dlatego tak wygląda, no. No ustawił autobus i wyszliśmy, no. No z Francją Michniewicz, no ładnie zagrał, akurat tam ładnie, nie? No ja też uważam, że probierz ma potencjał. No znaczy, ja nie chcę znowu zmiany trenera, no słuchajcie, jeśli ten zarząd znowu zmieni trenera, stwierdzam, że tam jest 3 IQ ludzie tam siedzą, to w ogóle na piłce się nie znają, nie? Ja też się tak nie znam na piłce, no ale no chyba to jest normalne, że trener nie jest w stanie w 2 miesiące zrobić drużyny dobrej. Tych treningów nie ma za dużo, no nie? No probierz ma potencjał, Dadok. Dobrze napisać, posadzić na nowych, wyłapać jakichś młodych. No ja też uważam, że jakichś młodych dobrze było wyłapać. Przecież, że
Nie wiem, 4-5 lat Hiszpania pół składu wymieniła na młodych, wtedy grali piak też trochę, bo no ja wiem, no Hiszpania miała taki problem, no. Dlatego no to trzeba wszystko od początku zbudować, nie? No to dobrze, jak będzie trenerem, to dobrze, nie? Dobra, oglądamy dalej, bo tu już końcówka jest. Donka. 10 do 9. No bo no przejęcie Mila, ten smok na bramę jednak chyba im nie siadł, bo locha u góry jest ostra. Trafił tego palaka? No nie trafił, powiedziałem, no. Ale granatami dąg, no to musi popracować, nie? Ten smok, no to też nie trafią, za tego samego smoka, którego nie trafia, nie? Na tą skrzynkę przecież. Tylko się nie rzuca tak jak on teraz. No dobra, no Chopper dostał flasha na gali, to rzadko się zdarza, bo wiemy, że umie się odwracać chłopak. No dobra, i to jest na przykład rzecz, której N zabrakło, bardzo często brakuje, jeśli my nie przejmujemy ten Gali, nie? No Gala to jest podstawowa pozycja, którą powinniśmy przejmować, a my gramy N, to my Gali nie przejmujemy, nie? No Spirit zajmuje często tą Galę, no. No chyba, że jedziesz longa co rundę i masz go, no to on nie musi przejmować wtedy, nie? To wtedy nie musi przejmować. Tu IM bardzo dobrze gra w tej pozycji. Bardzo dobrze zagrał IM, no ale dwa fragi powinien przynajmniej zdobyć, ale i tak, że jednego zdobył, no to i tak nie ma tragedii, bo retake się łatwiej robi wtedy, nie? No ale zobaczymy tą rundę do końca. No to dla Navi to jest najważniejsza runda w meczu tak naprawdę, nie? Ta. No Kuk, zdobyć tego fraga tu. Nabit to co, Kuk, w piachu co cały dzień, czy co? Co to za retake jest jebany, ty? Nie wiem, nie rozumiem tego retake'u, nie? Nie wiem, co tu Navi chciało zrobić, nie? Serio, nie jestem w stanie zrozumieć. Dwóch na midzie stało, nikt nie podszedł. Tu mają longa, ku... mają longa. Nie wiem, i od CT nie idą? A nie wiem, nie wiem, ku... dziwna sytuacja ogólnie dla mnie, ale chuj no. Może ja się nie znam, no. No granaty kasztan, dobra, no jest explode B. Poleciał smoke na mida, poleciał fake longa. I explode B jest grany. Nie no, dobre granaty poleciały. Tyle fleszy, że JL to nic nie widział. No Spirit po prostu, zobaczcie, ale Spirit też jak gra. Oni albo idą razem, longiem, pod B podchodzą, to nie wiem, czy druga runda? Pod B też podeszli trzy osoby. Grupowo galą wchodzą, tak? Oni... I na Ancyencie było to samo, nie? Ale to jest taki styl po prostu, to jest taki styl, że oni lubią wchodzić razem grupowo, nie? Bo czasami bardzo ciężko obronić takie ataki, no. Bardzo ciężko jest obronić takie, jeśli masz dobrze strzelających gości, to że takimi grupowymi atakami wchodzić, nie? Kontaktami właśnie. Dobra, poleciał smoke na bramę, palak na galę, właśnie, że snajper nie wychylił i teraz przejmują mida. To jest podstawowa, tak naprawdę podstawowe zajęcie mida, nie? Leci smoke na bramę, palak z ciemni na galę leci, żeby snajper nie był tu wcelowany właśnie i wychodzą sobie mida. No, najbardziej optymalne. Wtedy dolny rusza właśnie, jak ci wychodzą, dolny rusza i też przejmują, i mają mida, wszystko i tam sobie galę przejmują, nie? Będą próbowali. Sam im na gali. Zobaczymy, czy coś tu zrobi. Co tu wykombinuje Spirit? Smoka na CT rzucili. Na fejka. Drugi smok na CT poleciał. Nie, poleciał do lewej, okej. Chopper próbuje piknąć CT, coś poduelować się i wtedy rusza gala. No i od razu przyspieszenie, zobaczcie, żeby typ nie uciekł, nie? Żeby typ nie uciekł. I to dobrze robi Spirit. Jeśli zobaczyli tu gościa jakiegoś, nie? Że był wcelowany sobie, to oni od razu biegną za nim, bo wiedzą, że ten typ prawdopodobnie grał na info. Tylko ten gość, co tu stoi, grał na info, tak samo jak jest tu snajper, to bardzo często i dostanie flasha, strzeli, zeskoczy, to najlepiej jest od razu popchać, bo snajper, który będzie cofał tu, jak on będzie w tym miejscu, jak ty popchasz na W, to go łapiesz i go zabijasz po prostu, nie? Czasami też jest tak, że team gra właśnie snajpera tu i typ z BS-a gra, nie? Celowany i wtedy to jest kontra na to. Albo gdzieś tu gra właśnie na tych koszach, no to też jest celowany, że ten snajper ucieka i gościu tu napierdala. Ale nie zawsze tak wygląda taka ustawka, ale czasami jest takie coś, no. Ale jeśli właśnie typ nie trafi albo coś, no to właśnie dobrze jest popchać, nie? Też zobaczcie, jak Spirit długo potrafi czekać, nie? Też wchodzą tak na 25 sekundę, na spokojnie.
Czekają aż CC trochę granatów powyrzuca i wtedy też coś robią dopiero. No to też taka gierka, no raz potrafią szybciej wejść razem, a raz wolniej, ale zazwyczaj wchodzą po prostu większą ekipą, nie? I to jest fajnie, fajne zrobione, no. Nie no, Donka bardzo fajnie się oglądało, no 22-15 tutaj statystyki, no zasłużenie wygrał ten finał, nie? Na Navi, na Blasie, zasłużenie, no. Wtedy IM Katowice, teraz Blas, no to ile, no 4 miesiące prawie minęły, tak? Od IM, no 4 miesiące, tak, można powiedzieć, że równe prawie minęły od tamtej wygranej, ale no gościu na w CT był tam zawsze gdzie potrzeba, stracili longa, od razu na mida rotacja, trzeba było zająć longa, bieg tam od razu przejąć, tak, jeśli miał respa czasami. Jeśli typy przejęły longa, skrót mida, skrót trupa, tak, no cały czas był tam gdzie powinien, no widać ogólnie po donku rotacyjnie, to widać jakby to była osoba, która kurwa w chuj już grała w CS-a, nie? Jest tak po prostu doświadczona. Bardzo fajnie się to ogląda, naprawdę. Nie dość, że dobrze strzela, to bardzo dobrze rotacyjnie gra, game sense ma zajebisty. Naprawdę, ja jestem pod dużym wrażeniem jego po prostu gry. Naprawdę. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek była taka osoba, która miała taki game sense jak on, nie? Bo ma naprawdę dobry game sense, no. Gość. Nie gra głupio, to jest plus. Nie gra głupio, nie wychodzi przez smoke, jakichś ryzykownych rzeczy nie robi. Cały czas gra, jeśli trzeba zagrać pasywnie, to gra pasywnie, jeśli trzeba zagrać agresję, pomóc kumplom, bo utraci jakąś pozycję, to pomaga, naprawdę fajnie wygląda, nie? Po stronie Tero, jeśli trzeba dorzucić granaty, to dorzuca, wiadomo, że te granaty nie są jakiejś najwyższej jakości, no ale rzuca, no bo no jednak te granaty na CTRS, papalaki, no nie trafia czasami, tak? No ma te jeszcze tam braki, ale w tych granatach, ale wejście jako entry czy coś, no to jest maszyną, no. Nie podejmuje, bardzo mało chujowych decyzji podejmuje, no. Zazwyczaj są to trafne decyzje, zawsze wchodzi na refraga. Widać naprawdę, że no ogrom pracy włożonej jego w jego rozgrywkę, tak?